Kolejny punkt, proszę Państwa, to jest projekt uchwały w trybie jednego czytania zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa. Do projektu uchwały to czyty to druk 1428. Minął termin zgłaszania autopoprawek, tryb jednego czytania, a termin zgłaszania poprawek, informuję, będzie wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Chodzi o akceptację aneksu nr 1 do porozumienia pomiędzy wojewodą małopolskim a prezydentem miasta Krakowa w sprawie powierzenia prezydentowi miasta Krakowa prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1428, tryb jednego czytania, referuje pan Jerzy Zbiegień. Tak? Czy ktoś inny? Czy jest obecny referent? To już było? Przepraszam w takim razie, bo on prowadził sesję pan radny Pilch, czyli wchodzimy do druku 1424, tak? No proszę. Przepraszam bardzo. Chodzi w takim razie o druk 1424. Udzielenie dotacji Muzeum Armii Krajowej, tryb jednego czytania. Też przypominam o tym, że poprawki należy zgłaszać w trakcie dyskusji, jako że jest to druk jednego czytania. Referuje w tym przypadku pani Katarzyna Olesiak. Zapraszam. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Proszę o ciszę. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Muzeum Armii Krajowej. Udziela się dotacji Miejskiej Instytucji Kultury na kwotę 41 804 zł. Dotacja udzielona jest dla Muzeum Armii Krajowej przez Samorząd Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla pracowników Instytucji Kultury w celu podniesienia efektywności prowadzonej działalności. Uprzejmie proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję serdecznie za to zreferowanie i w trybie statutowym do projektu nie została zgłoszona żadna autopoprawka. Są pozytywne opinie jednomyślne Komisji Budżetowej oraz Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Czy mamy stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram zatem dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie zgłoszono żadnych poprawek. Będziemy głosować tą uchwałę w bloku głosowań.